uroczysta gala, która po raz 28 ma wyłonić, ma wskazać, ma przedstawić tych, którzy zyskali w oczach kapituły i odbiorą dzisiaj laury umiejętności i kompetencji. Laury od 28 lat organizowane są po to, żeby oddać cześć i uhonorować osoby, które rozwijają nie tylko swoje talenty i swoje firmy i swoje umiejętności i kompetencje, ale też rozwijają przez to nasz region i nasze gospodarki, nasze otoczenie, za co jesteśmy wdzięczni i właśnie dlatego gala w tym roku 28 połączona z 30-leciem obchodów powstania regionalizmu gospodarczego w Katowicach. Region, gdyby mówić o jego przyszłości, co jest najważniejsze, to chyba właśnie kwestia takiego pionierskiego podejścia, innowacji, nauki i doceniamy tych ludzi, którzy często w swojej pracy są, można powiedzieć, z dala takich mediów, od takiego życia w bliższe, ale swoją codzienną, ciężką pracą dokonują rzeczy niemożliwych. Ja uważam, że wszystkim to jest oznaczenie całego mojego zespołu pracowników, którzy przez 50 lat mojej pracy, albo 60 lat mojej pracy zawodowej mi towarzyszyli i nigdy nie opuścili. Za każdy dzień, za miłość Twą. Oh.